Hejka kochani, w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie kalendarz adwentowy Sinseya. Jest tutaj napisane, że jest to zestaw papeterii. Z tyłu mamy tylko napisane, że są to akcesoria, więc zobaczymy, co kryje się w tym kalendarzu. Dobrze kochani, witam Was już z bliska. Zapomniałam wspomnieć, że ten kalendarz kosztował 29,99 zł. Dostałam go stacjonarnie. Zapytałam pani, czy mają inne kalendarze i pani powiedziała, że na razie nie mają, że bliżej świąt mogą się pojawić, więc będę zaglądać co jakiś czas do Sinseya i sprawdzę, czy coś mają na stronie internetowej. Też nic nie widzę, więc nie wiem, skąd pojawił się ten jeden kalendarz. Jak widzicie, jest on zestawem papeterii, jeśli dobrze to wymawiam. Widziałam, że pod ostatnim filmem pojawiło się kilka komentarzy, że źle wymawiam perfumy, perfum, nie wiem, dla mnie, a zresztą, nieważne. Przejdźmy do otwierania. Szukam jedynki, jestem bardzo ciekawa, co znajduje się w tym kalendarzu. Czy znajdują się jakieś ozdóbki świąteczne, czy będę mogła coś wykorzystać w trakcie dekorowania ozdób świątecznych? Przekonajmy się. I oczywiście chciałabym Wam przypomnieć, że jest nas coraz więcej, więc nie zapominajcie o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film i o moich mediach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram. Na TikToku mniej więcej raz w tygodniu pojawia się nowy filmik, a na Instagramie dosyć często jestem. Dobra, otwieramy jedynkę, już sobie ją zlokalizowałam tutaj i jeśli będzie jakiś tup-tup, no to sąsiedzi nawet w weekend nie dają spokoju z remontami, więc sorry. O matko, jak to się ciężko wciska! Jest to gumka do zmazywania w kształcie pierniczka. Coś taki dziwnie diabelsko uśmiechnięty ten nasz pierniczek mikołajkowy. Okej, myślałam, że może jakieś fajne rzeczy, a taką gumką to chyba nie za bardzo. Oczywiście Zoom świruje, tak już Jacek sprawdzam, czy nie dotyka to mi ekranu i nie dotyka mi to ekranu, więc nie wiem czemu ten Zoom świruje. Czy tutaj jest coś nie tak z oświetleniem, chociaż mam tutaj dosyć dobre oświetlenie, więc nie wiem w czym jest problem, ale okej, otwieramy dwójkę, dwójka jest obok. Okrągłe, czy to będzie jakaś taśma fajna, świąteczna? Ups, upsi. I mamy tutaj temperówkę. Spójrzcie, jaka badziewiasta. Mogłaby być lepsza, albo mieć tutaj taką pokrywkę, żeby te zbierki, obierki się tam chowały. No, trochę badziewko. Jeśli chodzi o cenę 30 zł, to wydaje mi się troszkę badziewko. Przejdźmy do trójki. Ja sobie tutaj to wszystko zostawiam. Trójka. Widzę czwórkę, trójki nie widzę, nie widzę. Tutaj jest chyba trójka. Kwadratowe okienko i co my tu mamy? Mamy kolejną gumkę. Jest to gumka bałwanka z takim fikuśnym dosyć nosem. No tak nie za dobrze to wygląda. Tutaj jakiś ten... Jestem na razie dosyć źle nastawiona na ten kalendarz, nie podoba mi się to. Myślałam, że będę miała jakieś takie fajne pierdutki tutaj, jakieś foliki, jakieś tasiemki, jakieś może długopisik, coś tego. Słabo, ale jedziemy dalej, czwórka. Kolejna gumka, tym razem jest ona bardzo ładnie wykonana. Spójrzcie, bardzo mi się podoba. Jest słodka. Więc okej, mamy a nie, czekajcie, to jest gumka na ołówek, że może sobie nałożyć. Ojej, taka śliczna. No okej, to jest fajne. To jest spoko. Piątka. Czuję już powoli klimat świąt. A jak wy czujecie klimat świąt? Już w sklepach coraz więcej tego wszystkiego. Ostatnio chodziłam za puszką na ciasteczka, pierniczki. No nie mówcie, że to jest kolejna temperówka. Serio? Serio? Trzy gumki? No. Jedziemy dalej. Nie będę tego komentować. To była piątka, teraz chyba szóstka, dziewiątka.
jest szóstka, inny kształt. No nie, źle się otwiera ten kalendarz. I w szóstce mamy ołówek w takim, nie jest natemperowany, po to nam te dwie temperówki. Miał wyglądać jak taka laska świąteczna. No okej, okay. No powiedzmy, że okej. Okay. Ale liczyłam na coś innego w tym kalendarzu. Jestem nieco zawiedziona. Siódemeczka, ósemkę widzę, siódemkę też już mam. Boże, to będzie pewnie kolejna gumka. Tak. No nie, kalendarz papeteryjny z samymi gumkami i temperówkami. Gdzie tu jest papeteria? Myślałam, że tu będą jakieś, nie wiem, karteczki czy coś takiego. Co ja zrobię z tymi gumkami? Chce ktoś gumki? Teraz szukam ósemki, ósemkę już dziś widziałam. Tutaj pewnie będzie kolejny ołówek. Pewnie w tych małych będą ołówki. Jezu, jeszcze są cztery okrągłe okienka, nie, trzy okrągłe okienka, to jak tam będą wszędzie temperówki, to ja nie wiem. Dobra, kolejny taki sam ołówek. Dziewiątka jest okrągła, to będzie temperówka. Nie. Jest to kolejna taka zawieszka na ołówek. Co prawda ona jest przesłodka. Bardzo ładnie wykonana, bardzo ładnie wygląda. 10, 10, 10, 10, 10, 10 znowu tutaj. Czy to będzie kolejny ołówek? Ja już tu tak będę troszkę rozwalać. Tak, jest to kolejny ołówek. Tyle, że tym razem jest on w taki print śnieżkowy. Czyli nici z mojej tasiemki kolorowej. Dupa. Dupa, dupa. Zmarnowałam 30 zł. Trudno. To była dziesiątka, jedenastka. Może jakiś inny kształt nam się pojawi. Czy tutaj jest... Tak, tutaj taka niewidoczna jest jedenastka. Dobra, już... Wezmę to. I mamy kolejną... Kolejną taką gumkę na ołówek, co można sobie włożyć. Co prawda one są ładne, ale no... Papeteria nie kojarzy mi się tylko z temperówkami, ołówkami i gumkami, tylko z jakimiś właśnie tasiemkami, jakimiś kopertami, jakieś małe karteczki, jakieś naklejeczki, jakieś pierdutki, no więc tak... słabo. 12. No nie, nie uwierzycie. Mamy... Trzecią już temperówkę. 13. Znowu będzie ołówek. Tym razem granatowy śnieżynki. 14. 15 widzę. 14. I kolejna gumka. Widziałam. Te akurat są ładne. Takie na ołówek, czyli już mamy 4 na ołówki, 4 i 4 gumki. Jeszcze nie ma czwartej takiej gumki. 15. Nie mówcie, że będzie czwarta temperówka. Na każdy ołówek każda temperówka. Nie! No, no, no. 16. Powinien się nazywać kalendarz z ołówkami. No nie mówcie, że dwie temperówki pod rząd. Mam więcej temperówek niż ołówków. Piąta temperówka. 17. Już cały kalendarz prawie rozwalony. Do kolekcji. Jakiś sfiksowany Mikołaj. Ja jestem zabada tym kalendarzem. Aż mi się nie chce go otwierać. 17, 18, gdzie jest? Tutaj. Kolejna gumka na ołówek. Już mam więcej gumek niż ołówków, ale spokojnie, jeszcze mam dwa podłużne, więc pewnie jeszcze będą dwa ołówki. 19. No, ta jest cute akurat. 20. Czy będzie szósta temperówka? W 20 mamy takiego squishy Mikołaja na ołówek, oczywiście. Co prawda jest przyjemny. Mogłyby być same takie, zamiast tych gumek.
No ale okej, jak to jest papeteria, to ja nie, już się nie znam chyba. 21. Mamy pingwinka. 22 i 23 mamy tutaj obok siebie, więc już nie będę się bawić, tylko to rozteguję i mamy dwa kolejne ołówki. Czyli mamy 6 ołówków. I ostatnio 24. I 24 mamy kolejne badziewie na ołówek. Żeby nie było, rozerwiemy to. Wszystko, wszystko. I to jest cała zawartość tego kalendarza. Mam mieszane uczucia, ponieważ mam tutaj 5 temperówek. 5 temperówek, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gumek na ołówek, 6, 2, 4, 6 ołówków, jednego squishy Mikołaja i 2, 4, 6 gumek, masakra. Moim zdaniem papeteria oznacza coś innego, to nie jest tylko gumka, ołówek i temperówka, więc no trochę tutaj smuteczek. Na pewno komuś oddam taki zestaw, bo po co mi to? Myślałam, że coś z tego będę mogła zrobić, ale widocznie jednak nie. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji i oczywiście o moich mediach społecznościowych, TikTok, Instagram. Możecie mnie również znaleźć na Facebooku. Zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!